Po blisko roku przerwy miasto wznawia działalność dziennych domów pomocy dla seniorów. Podopieczni i personel są zaszczepieni, ale nadal muszą przestrzegać reżimu sanitarnego. Wałbrzyskie dzienne domy pomocy dla seniorów zostały otwarte w poniedziałek. Jak przekazał prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, było to możliwe, ponieważ udało się zaszczepić wszystkich podopiecznych oraz personel w tych ośrodkach. Od poniedziałku otworzyliśmy po blisko roku od zamknięcia dzienne domy seniora na Podzamczu i na Podgórzu. Personel oraz podopieczni zostali wszyscy zaszczepieni. Reżim sanitarny nadal wszystkich obowiązuje. Mówimy o maseczkach już tylko tych profesjonalnych. Mówimy o dystansie. Dlaczego? Dlatego, że nawet zaszczepienie nie ma jeszcze stuprocentowej pewności, że osoba zaszczepiona nie może przenosić wirusa. I też osoby zaszczepione, zdarza się to w niewielkim procencie na świecie, jednak mogą chorować. Ale szczepionka chroni ich przed ciężkim przebiegiem i przed śmiercią w 100%. Co to oznacza? Że osoby zaszczepione mogą na przykład mieć katar z tego powodu, ból gardła, pokasływanie. I niestety stanowią oni wtedy źródło zakażenia innych osób, które nie są zaszczepione. A więc do momentu, jak służby sanitarne zwolnią nas z noszenia maseczek i zachowania dystansu, nawet osoby zaszczepione generalnie powinny nosić maseczki. Dzienne domy pomocy dla seniorów znajdują się przy ulicy Niepodległości 78 na Podgórzu i Kasztelańskiej 7 na Podzamczu. Są nadzorowane przez Stowarzyszenie Nestor, które prowadzi także Dom Seniora Rusinowa.